Póki co wybory prezydenckie nie zostały przesunięte, ale już teraz ich organizacja stoi pod znakiem zapytania. W regionie wałbrzyskim brakuje chętnych do pracy w komisjach wyborczych. Na 512 komisji wyborczych mamy zgłoszone 221 osób. Gdyby wziąć pod uwagę minimalne składy komisji, to potrzebujemy około 2600 osób. Mówi Joanna Kazanowicz z delegatury Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Rąk do pracy brakuje głównie przez pandemię koronawirusa. Sporą część tych zgłoszeń, które mamy, jest od osób, które zgłosiły się same, a nie przez komitety. Ci ludzie zgłosili się przed ogłoszeniem stanu epidemicznego, więc nie wiemy, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Czy oni swoją chęć pracy w komisjach podtrzymują, komentuje Joanna Kazanowicz. Jak wyglądała sytuacja w latach poprzednich? Termin zgłoszenia upływa 10 kwietnia. Jak popatrzymy wstecz, to o tej porze tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej. Wiele samorządów na terenie Polski informuje o braku gotowości do przeprowadzenia wyborów. Jak to wygląda w naszym regionie? Komisarz wyborczy nie otrzymał z żadnej z 45 gmin, które mamy na naszym terenie, pisma w tej sprawie. Podsumowuje przygotowanie do wyborów na chwilę obecną Joanna Kazanowicz z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Przypominamy, że termin wyborów prezydenckich w Polsce wyznaczono na 10 maja bieżącego roku i nadal obowiązuje.